Rozdział drugi. Pierwsze przesłuchanie. K. został telefonicznie powiadomiony, że następnej niedzieli ma odbyć się małe przesłuchanie w jego sprawie. Zwrócono mu uwagę, że odtąd podobne przesłuchania będą następowały regularnie i jakkolwiek może nie każdego tygodnia, to jednak często. Leży to z jednej strony w ogólnym interesie, by doprowadzić proces szybko do końca, z drugiej zaś strony badania powinny być pod każdym względem gruntowne, a jednak z powodu związanych z nimi trudności nie powinny trwać zbyt długo. Dlatego znaleziono wyjście w postaci szybko po sobie następujących, ale krótkich przesłuchań. Ustala się zatem niedzielę jako dzień badań, aby K. nie doznał przeszkody w pracy zawodowej. Z góry zakłada się jego zgodę, a jeśli życzy sobie innego terminu, władze gotowe są pójść mu wedle możliwości na rękę. Te przesłuchania są na przykład możliwe i w nocy, ale wtedy prawdopodobnie K. nie będzie dość rześki. W każdym razie, o ile K. nie będzie miał nic przeciwko temu, termin zostaje wyznaczony na niedzielę. Przyjmuje się, że na pewno przyjdzie, na co nie trzeba mu specjalnie zwracać uwagi. Podano mu numer domu, w którym miał się stawić. Był to dom przy jakiejś odległej ulicy przedmieścia, na której K. jeszcze nigdy nie był. Gdy K. otrzymał to zlecenie, bez odpowiedzi zawiesił słuchawkę, natychmiast zdecydowany pójść tam w niedzielę. Proces już się toczył. Musiał się temu przeciwstawiać, to pierwsze przesłuchanie powinno być również i ostatnim. Stał jeszcze zamyślony przy aparacie, gdy usłyszał za sobą głos wicedyrektora, który chciał telefonować, ale któremu K. zagradzał drogę do telefonu. Złe wiadomości? Spytał od niechcenia zastępca dyrektora, nie aby się czegoś dowiedzieć, tylko by K. odsunąć od aparatu. Nie, wcale nie, rzekł K., ustąpił w bok, ale nie odszedł. Wicedyrektor wziął słuchawkę i podczas gdy czekał na telefoniczne połączenie, powiedział, zakrywszy słuchawkę ręką: jeszcze jedno pytanie, czy chciałby pan zrobić mi w niedzielę rano tę przyjemność i odbyć ze mną przejażdżkę na mojej żaglówce? Będzie większe towarzystwo, na pewno pańscy znajomi, a między innymi prokurator Hersterer. Przyjdzie pan? Niech pan na pewno przyjdzie. K. starał się uważać na to, co mu powiedział zastępca dyrektora. Nie było to dla niego bez znaczenia, bo zaproszenie wicedyrektora, z którym nigdy nie żył w komitywie, oznaczało próbę pojednania ze strony tamtego. Świadczyło, jak ważną osobistością stał się K. w banku i jaką wagę przywiązywał drugi najwyższy z kolei urzędnik banku do jego przyjaźni, a przynajmniej do jego neutralności. To zaproszenie było aktem pokory zastępcy dyrektora, choćby nawet wypowiedział je od tak, w oczekiwaniu połączenia telefonicznego. Ale K. zmuszony był dopuścić do powtórnego upokorzenia i powiedział: bardzo dziękuję, ale w niedzielę niestety nie mam czasu, mam już jedno zobowiązanie. Szkoda, rzekł zastępca dyrektora i wszczął rozmowę telefoniczną, którą właśnie oznajmiono. Nie była to krótka rozmowa, lecz K. w swoim roztargnieniu stał przez cały czas przy aparacie. Dopiero gdy wicedyrektor skończył, przestraszył się i rzekł, aby choć trochę usprawiedliwić swoją zbyteczną obecność: właśnie telefonowano mi, abym przyszedł gdzieś, lecz zapomniano powiedzieć mi, o której godzinie. Proszę więc jeszcze raz zapytać, rzekł wicedyrektor. To nie jest tak ważne, zauważył K., przez co jego poprzednie i tak już samo przez się niedostateczne usprawiedliwienie wypadło jeszcze gorzej. Zastępca dyrektora przy wyjściu mówił i o innych jeszcze sprawach. K. zmuszał się do odpowiedzi, ale głównie myślał o tym, że najlepiej będzie pójść tam w niedzielę o 9 przed południem, bo o tej godzinie wszystkie sądy w dnie robocze rozpoczynają swą pracę. Niedziela była pochmurna. K. wstał zmęczony, ponieważ z powodu jakiejś fety przy stałym stole w restauracji przesiedział do późna w nocy i o mało co byłby zaspał. Szybko, nie mając czasu zastanowić się i rozważyć wszystkich planów, które w ciągu tygodnia wymyślił, ubrał się i pobiegł bez śniadania na wskazane mu przedmieście. Dziwnym trafem zauważył, choć mało miał czasu na rozglądanie się, trzech w jego sprawę wplątanych urzędników: Rabensteinera, Kulicha i Kaminera.
Dwaj pierwsi jechali tramwajem w poprzek drogi K. Kaminer zaś siedział na tarasie kawiarni i właśnie, gdy przechodził K, wychylał się przez balustradę. Wszyscy patrzyli za nim i z pewnością dziwili się, z jakim pośpiechem ich przełożony pędzi. Jakiś upór powstrzymywał K od jazdy, uczuwał wstręt do wszelkiej, nawet najmniejszej obcej pomocy w tej swojej sprawie. Nie chciał także korzystać z niczyich usług i wtajemniczać w ten sposób ludzi w swoją sprawę. A w końcu nie miał najmniejszej ochoty poniżyć się przed komisją śledczą przez swoją zbyt wielką punktualność. W istocie jednak biegł teraz, aby zdążyć, o ile możności, na 9:00, choć nie był na żadną oznaczoną godzinę zamówiony. Zdawało mu się, że już z daleka poznaje dom po jakimś znaku, którego sobie dokładnie nie wyobrażał, czy po jakimś szczególnym ruchu u wejścia. Ale ulica Juliusza, przy której dom miał się znajdować i na początku której K zatrzymał się przez chwilę, miała po obu stronach prawie całkiem jednostajne domy. Wysokie, szare, przez ubogą ludność zamieszkałe domy czynszowe. Obecnie z powodu niedzieli okna były przeważnie zajęte. Siedzieli w nich mężczyźni w koszulach i palili albo trzymali ostrożnie małe dzieci na skraju okna. W innych oknach piętrzyła się wysoko pościel, ponad którą przelotnie mignęła rozczochrana głowa jakiejś kobiety. Poprzez ulicę krzyżowały się porozumiewawcze okrzyki, jakieś słowo rzucone wywołało śmiech wprost nad głową K. Przy tej długiej ulicy znajdowały się regularnie rozmieszczone, małe, poniżej poziomu chodnika leżące sklepy korzenne, do których schodziło się po kilku schodkach. Tam wchodziły i wychodziły kobiety, albo stały na stopniach i gawędziły. Handlarz owoców, który polecał widzom w oknach swój towar, tak samo roztargniony jak K, o mało co nie przewrócił go, przejeżdżając swoim wózkiem. Właśnie gramofon jakiś, w lepszych dzielnicach miasta dawno wysłużony, zaczął wściekle wygrywać. K zagłębiał się w ulicę powoli, jak gdyby teraz miał już czas. Wyobrażał sobie, że z jakiegoś okna widzi go sędzia śledczy i stwierdza, że K już oto nadchodzi. Było niewiele po 9:00. Dom leżał dość daleko, niezwykle rozległy, zwłaszcza brama wjazdowa była wysoka i przestronna. Widocznie przeznaczona była na wozy ciężarowe należące do licznych składów, które teraz zamknięte otaczały wielki dziedziniec i nosiły napisy firm znanych K z interesów bankowych. K, wbrew swemu zwykłemu przyzwyczajeniu, zajmował się dokładnie zewnętrznymi szczegółami, zatrzymał się także chwilę u wejścia na podwórze. Niedaleko siedział na skrzyni jakiś bosy mężczyzna i czytał gazetę. Na wózku ręcznym huśtali się dwaj chłopcy. Przed pompą studni stała wątła, młoda dziewczyna w nocnym kaftaniku i podczas gdy woda spływała do wiadra, patrzyła na K. W jednym kącie podwórza między dwoma oknami rozpinano sznur, na którym wisiała już bielizna przeznaczona do suszenia. Jakiś mężczyzna stał na dole i rozkazami z dołu kierował robotą. K zwrócił się ku schodom, by dojść do pokoju rozpraw, ale znowu przystanął, gdyż oprócz tych schodów zauważył w podwórzu jeszcze trzy różne klatki schodowe, a na końcu podwórza ponadto małe przejście, które zdawało się prowadzić na jeszcze inne podwórze. Gniewało go, że nie podano mu bliżej położenia pokoju. Było to doprawdy dziwne niedbalstwo czy obojętność, z jaką go traktowano. Postanowił to w stosownej chwili całkiem głośno i wyraźnie stwierdzić. Ostatecznie wszedł jednak na pierwsze schody i nasunęło mu się odległe wspomnienie sentencji Wilema, że sama wina przyciąga sąd, z czego by właściwie wynikało, że lokal sądowy powinien znajdować się przy schodach, które K przypadkowo wybrał. Po drodze przeszkodził wielu bawiącym się na schodach dzieciom, które patrzyły na niego niedobrym wzrokiem, gdy szedł przez ich szeregi. Gdybym miał przyjść tu następnym razem, pomyślał, musiałbym wziąć albo łakocie, albo je pozyskać, albo kij, by je zbić. Tuż przed pierwszym piętrem musiał nawet chwilę przeczekać, aż jakaś piłka odbędzie swą drogę, a dwóch małych chłopaków o zepsutych oczach dorosłych włóczęgów trzymało go tymczasem za spodnie. Gdyby ich strząsnął, musiałby im sprawić ból, a bał się ich krzyku.
Właściwe szukanie zaczęło się na pierwszym piętrze. Ponieważ nie mógł się pytać o komisję śledczą, wymyślił jakiegoś stolarza Lanca. To nazwisko nasunęło mu się, gdyż kapitan, siostrzeniec pani Grubach, tak się nazywał. I chciał teraz we wszystkich mieszkaniach pytać się, czy tu mieszka stolarz Lanc, aby w ten sposób uzyskać możliwość zaglądania do wnętrza. Okazało się jednak, że to przeważnie i tak było możliwe, bo prawie wszystkie drzwi stały otworem, a dzieci wbiegały i wybiegały tam i z powrotem. Były to zazwyczaj małe, jednookienne pokoje, w których zarazem gotowano. Niektóre kobiety trzymały na ręku niemowlęta, a wolną ręką robiły coś przy kuchni. Niedorosłe, widocznie tylko w sukienkę odziane dziewczynki, biegały gorliwie tu i tam. We wszystkich pokojach stały łóżka jeszcze rozesłane. Leżeli tam chorzy albo jeszcze śpiący lub wreszcie ludzie, którzy położyli się w ubraniu. K. pukał do mieszkań, których drzwi były zamknięte i pytał, czy tu nie mieszka stolarz Lans. Przeważnie otwierała jakaś kobieta, wysłuchiwała pytania i zwracała się w głąb pokoju do kogoś, kto podnosił się z łóżka. Pan pyta, czy tu mieszka stolarz Lans. Stolarz Lans? Pytał ten z łóżka. Tak jest. Odpowiadał K., mimo że tu bez wątpienia nie mogła się znajdować sala posiedzeń i jego zadanie było właściwie skończone. Wielu myślało, że K. na tym bardzo zależy, by znaleźć stolarza Lanca. Długo się zastanawiali, wymieniali stolarza, który jednak nie nazywał się Lans, albo nazwisko mające z Lancem jakieś bardzo odległe podobieństwo, albo pytali sąsiadów lub wreszcie odprowadzali K. do jakichś bardzo odległych drzwi, gdzie według ich mniemania taki człowiek być może jako sublokator mieszkał i gdzie miał być ktoś, kto udzieli lepszych od nich informacji. W końcu K. nie potrzebował już sam się pytać. Wleczono go w ten sposób po wszystkich piętrach. Pożałował teraz swego pomysłu, który mu się z początku wydawał taki praktyczny. Przed piątym piętrem postanowił zaprzestać poszukiwań, pożegnał się z uprzejmym młodym robotnikiem, który chciał go dalej prowadzić i zeszedł na dół. Już jednak po chwili irytowała go bezużyteczność tego całego przedsięwzięcia. Jeszcze raz wrócił i zapukał do pierwszych z brzegu drzwi piątego piętra. Pierwsze, co zobaczył w małym pokoju, był wielki zegar ścienny, który wskazywał już 10:00 godzinę. Czy tu mieszka stolarz Lans? Spytał. Proszę, odpowiedziała młoda kobieta z błyszczącymi czarnymi oczami, która prała właśnie w bali dziecinną bieliznę i wskazała mokrą ręką otwarte drzwi sąsiedniego pokoju. K. miał wrażenie, że wszedł na jakieś zebranie. Natłok najrozmaitszych ludzi, nikt nie troszczył się o wchodzącego, napełniał średniej wielkości pokój o dwóch oknach otoczony tuż pod sufitem galerią, która również była szczelnie obsadzona i gdzie ludzie mogli stać tylko pochyleni, a głowami i plecami uderzali o sufit. K., któremu w tym powietrzu było za duszno, cofnął się do przedpokoju i powiedział do młodej kobiety, która go widocznie źle zrozumiała: pytałem o stolarza, niejakiego Lanca. Tak, odrzekła kobieta, proszę tylko wejść. K. nie byłby poszedł za nią, gdyby nie zbliżyła się do niego, nie chwyciła za klamkę u drzwi i nie powiedziała: po panu muszę zamknąć, nikt już więcej nie może wejść. Bardzo słusznie, zauważył K. Jest już i tak za pełno. Potem jednak wszedł do środka. Gdy przechodził pomiędzy dwoma ludźmi, którzy rozmawiali bezpośrednio przy drzwiach, jeden daleko wyciągnąwszy przed siebie ręce robił gest liczenia pieniędzy, drugi ostro patrzył mu w oczy, jakaś ręka chwyciła go. Był to mały, rumiany chłopak. – Chodź pan, chodź – rzekł. K. dał się prowadzić. Okazało się, że w tej bezładnie tłoczącej się ciżbie jednak było wolne, wąskie przejście, które prawdopodobnie dzieliło dwa strony nictwa. Przemawiało zatem i to, że K. w pierwszych rzędach na prawo i na lewo nie widział ani jednej do siebie zwróconej twarzy, tylko plecy ludzi, którzy mową i gestami zwracali się tylko do swej partii. Po największej części byli ubrani czarno, w stare, długie i obwisłe odświętne surduty. Jedynie ten strój zbijał z tropu K., bo zresztą wyglądało to wszystko na polityczne zebranie dzielnicy.
Na drugim końcu sali, dokąd został zaprowadzony, na bardzo niskim, również przepełnionym podium stał na poprzek mały stół, a za nim, blisko krawędzi podium, siedział mały, gruby, sapiący mężczyzna, który rozmawiał wśród wybuchów śmiechu z kimś opartym za nim na poręczy krzesła. Od czasu do czasu wyrzucał w powietrze rękami, jak gdyby pokrzywiał się komuś. Chłopak, który prowadził K, z trudem próbował zgłosić jego przybycie. Dwa razy usiłował, wspiąwszy się na palce, coś powiedzieć, ale człowiek z podium nie zwracał na niego uwagi. Dopiero gdy ktoś z podium zauważył go i wskazał siedzącemu przy stole, zwrócił się ów człowiek do niego i nachylony słuchał jego cichego sprawozdania. Następnie wyciągnął zegarek i popatrzył szybko na K. Pan powinien był przyjść przed godziną i 5 minutami. K chciał coś odpowiedzieć, lecz zaledwie tamten skończył, gdy w prawej połowie sali podniosło się ogólne szemranie. Pan powinien był przyjść przed godziną i 5 minutami, powtórzył ów człowiek podniesionym głosem i powiódł okiem prędko po sali. Natychmiast też szemranie wzrosło i zwolna uciszało się stopniowo, gdy ów człowiek nic więcej nie powiedział. Było teraz na sali o wiele ciszej niż w chwili, gdy wchodził K. Tylko ludzie na galerii nie przestawali robić uwag. Wydali się, o ile można było coś rozróżnić tam na górze w półmroku, kurzu i zaduchu, gorzej ubrani od tych z parteru. Niektórzy przynieśli ze sobą jaśki, które włożyli między głowę a sufit, aby uniknąć bolesnego nacisku. K postanowił więcej obserwować niż mówić, wobec czego zrezygnował z obrony z powodu swego rzekomego spóźnienia i rzekł tylko: choćbym i późno przyszedł, teraz oto jestem. Nastąpiły oklaski znowu z prawej połowy sali. Tych łatwo można pozyskać, pomyślał i raziła go tylko cisza w lewej połowie, którą właśnie miał za sobą i z której dochodziło tylko pojedyncze klaskanie w dłonie. Zastanawiał się, co by powiedzieć, aby zdobyć wszystkich od razu, a jeśli to niemożliwe, chwilowo przynajmniej tamtych. Tak, rzekł ów człowiek, ale ja nie jestem już zobowiązany pana teraz przesłuchać. Rozległo się znowu szemranie, tym razem jednak wskutek nieporozumienia, bo ciągnął dalej, uciszając ludzi ręką. Chcę to wyjątkowo jednak jeszcze dziś uczynić. Podobne spóźnienie nie może się nigdy więcej powtórzyć. A teraz proszę wystąpić. Ktoś zeskoczył z podium, także dla K zrobiło się wolne miejsce, które zajął. Stał ciasno przyparty do stołu. Ciżba za nim była tak wielka, że musiał jej stawić opór, jeśli nie chciał strącić z podium stołu sędziego śledczego, a może nawet i jego samego. Lecz sędzia śledczy nie zważał na to, tylko siedział wygodnie na swoim krześle i skończywszy w paru słowach rozmowę z za nim stojącym człowiekiem, sięgnął po mały notatnik, jedyny przedmiot na jego stole. Był formatu zeszytowego, stary, przez częste kartkowanie zupełnie zniszczony. A więc, rzekł sędzia śledczy, przekartkował zeszyt i zwrócił się do K tonem stwierdzenia. Pan jest malarzem pokojowym? Nie, rzekł K. Tylko pierwszym prokurentem Wielkiego Banku. Tej odpowiedzi towarzyszył tak serdeczny śmiech prawej partii, że K sam musiał się roześmiać. Ludzie podparli się rękami na kolanach i trzęśli się jak w ciężkich napadach kaszlu. Nawet na galerii poszczególni widzowie śmiali się. Zirytowany do żywego sędzia śledczy, który był widocznie bezsilny wobec ludzi z parteru, szukał odwetu na galerii, zerwał się, groził w jej kierunku i jego brwi dotychczas niewidoczne nastroszyły się krzaczasto. Lewa połowa sali zachowywała się jeszcze wciąż cicho. Ludzie stali tam rzędami, podnosili głowy ku podium i słuchali równie spokojnie wymiany słów jak wrzasku drugiej partii. Dopuszczali nawet, by niektórzy z ich szeregów solidaryzowali się tu i ówdzie z inną partią. Ludzie lewego stronnictwa, które zresztą było mniej liczne, byli może w gruncie rzeczy równie mało znaczni jak tamci, ale spokój ich zachowania się nadawał im pozory wielkiego autorytetu. Gdy K zaczął teraz mówić, był przekonany, że mówi po ich myśli. Pańskie pytanie,
Panie sędzio śledczy, czy jestem malarzem pokojowym, choć zresztą pan mnie o to nie pytał, tylko wprost mi to narzucił, jest charakterystyczny dla całego sposobu postępowania, które zostało przeciwko mnie wdrożone. Pan może na to powiedzieć, że to w ogóle nie jest dochodzenie. Pan ma rację, bo to będzie postępowaniem sądowym tylko wtedy, jeśli ja jego właściwość uznam. Ale ja je uznaję, przynajmniej w tej chwili, do pewnego stopnia z litości. Trudno się do tego odnosić inaczej jak z pobłażaniem, jeśli w ogóle chce się je wziąć pod uwagę. Nie mówię, że to jest łajdackie postępowanie, ale chciałbym poddać to określenie pańskiemu osądowi. K. przerwał i spojrzał na salę. To, co powiedział, powiedział ostro. Ostrzej niż zamierzał, ale jednak słusznie. Zasłużyłby na poklask, ale wszędzie była cisza. Czekano widocznie w napięciu na ciąg dalszy, może w ciszy przygotowywał się na wybuch, który wszystkiemu położy kres. Lecz cisza została zakłócona, gdy na końcu sali otwarły się drzwi i weszła młoda praczka, która prawdopodobnie ukończyła już swoją robotę i mimo wszelkiej ostrożności, z jaką się poruszała, ściągnęła na siebie natychmiast kilka spojrzeń. Jedynie zachowanie się sędziego śledczego sprawiło K. radość, gdyż zdawał się on być rażony jego słowami. Dotychczas przysłuchiwał się stojąco, bo K. zaskoczył go swoją mową w chwili, gdy zerwał się oburzony na galerię. Teraz w przerwie powoli siadał, aby nikt tego nie zauważył. Widocznie chcąc opanować wyraz twarzy, znowu położył przed sobą zeszyt. Nic to nie pomoże, ciągnął dalej K. Także pański zeszycik, panie sędzio śledczy, potwierdza, co mówię. Zadowolony, że w obcym zebraniu słyszy tylko te spokojne słowa, odważył się nawet K. bez namysłu odebrać sędziemu śledczemu zeszyt i podnieść go za środkową kartkę końcami palców, jak gdyby się go brzydził, tak że z obu stron wisiały drobno zapisane, poplamione, pożółkłe na brzegach kartki. Oto są akta sędziego śledczego, rzekł i rzucił zeszyt na stół. Proszę w nich spokojnie czytać dalej, panie sędzio śledczy, tej księgi win zaiste się nie boję, mimo że jest mi niedostępna, ponieważ mogę ją wziąć tylko dwoma końcami palców, a nie całą ręką. Mogła to być tylko oznaka głębokiego upokorzenia, tak to przynajmniej wyglądało, że sędzia śledczy chwycił zeszycik tak, jak upadł na stół, starał się go trochę doprowadzić do porządku i znowu rozłożył przed sobą, aby w nim czytać. Twarze ludzi z pierwszego rzędu skierowały się z takim napięciem na K, że przez chwilę musiał im się z podium przypatrywać. Byli to bez wyjątku starsi mężczyźni, niektórzy o siwych brodach. Możliwe, że to oni mieli głos rozstrzygający i wywierali wpływ na całe zebranie, które nawet pokorą sędziego śledczego nie dało się wytrącić z bezruchu, w jaki od chwili mowy K zapadło. Co mnie spotkało? Ciągnął dalej K, nieco ciszej niż przedtem i ustawicznie wodząc wzrokiem po twarzach pierwszego rzędu, odbierało to jego mowie cechę skupienia. Co mnie spotkało jest przecież tylko odosobnionym wypadkiem i jako taki niezbyt ważnym, ponieważ nie traktuję go poważnie, ale jest to symptomatyczne dla całego postępowania, jakie stosuje się wobec wielu. Za tymi tu przemawiam, nie za sobą. Mimowoli podniósł głos. Gdzieś ktoś podniesionymi rękami klaskał i krzyczał: brawo, dlaczego nie, brawo i jeszcze raz brawo. W pierwszych rzędach chwytali się tu i ówdzie za brody, nikt nie odwrócił się z powodu wykrzyku. Także K. nie przypisywał mu żadnego znaczenia, jednak był nim trochę zachęcony. Zupełnie nie uważał teraz więcej za konieczne, by wszyscy go oklaskiwali. Wystarczało, jeśli ogół zaczął zastanawiać się nad sprawą i jeżeli tylko od czasu do czasu kogoś pozyskiwał swą wymową. Nie szukam oratorskiego sukcesu, mówił K., idąc za tokiem swych myśli. Nie wymawiam sobie, jakobym go mógł zdobyć. Pan sędzia śledczy najprawdopodobniej mówi o wiele lepiej. To należy przecież do jego zawodu. Ja pragnę jedynie omówienia publicznego zła. Proszę wysłuchać. Przed niespełna 10 dniami zostałem aresztowany. Sam śmieję się z faktu aresztowania, ale to teraz do rzeczy nie należy.
Zostałem rano w łóżku napadnięty. Sądząc z tego, co powiedział pan sędzia śledczy, nie jest to wykluczone, że może miano rozkaz aresztować jakiegoś malarza pokojowego, który równie jak i ja jest niewinny, lecz wybrano mnie. Dwóch ordynarnych strażników zajęło sąsiedni pokój. Nawet gdybym był niebezpiecznym bandytą, nie można było postąpić z większą przezornością. Ponadto ci strażnicy okazali się zdemoralizowaną hołotą. Naplotkowali mi pełne uszy, chcieli się dać przekupić, próbowali pod różnymi pozorami wyłudzić moje ubrania i bieliznę, zażądali pieniędzy, aby mi rzekomo przynieść śniadanie, gdy poprzednio w moich oczach najbezwstydniej zjedli moje własne. Nie dość na tem. Zaprowadzono mnie do trzeciego pokoju, przed nadzorcę. Był to pokój jednej pani, którą bardzo cenię i musiałem być świadkiem, jak ten pokój z mego powodu, ale nie z mojej winy, został niejako splugawiony obecnością strażników i nadzorcy. Gdyby tu był, musiałby wytłumaczyć, dlaczego jestem aresztowany. Ale cóż mi odpowiedział nadzorca, którego jeszcze teraz przed sobą widzę, jak siedzi na krześle wspomnianej pani, niby uosobienie tępej buty. Panowie, w samej rzeczy nic mi nie odpowiedział, może sam naprawdę nie wiedział. Zaaresztował mnie i był z tego zadowolony. Zrobił nawet jeszcze coś innego. I do pokoju owej pani sprowadził trzech niższych urzędników mego banku, którzy zajmowali się rozrzucaniem fotografii należących do owej pani. Obecność tych urzędników miała naturalnie inny jeszcze cel. Mieli oni, podobnie jak moja gospodyni i jej służąca, rozpuścić wieść o mojem aresztowaniu, zaszkodzić mojej reputacji i przede wszystkim podważyć moje stanowisko w banku. Ale nic z tego się nie powiodło. Nawet moja gospodyni, zupełnie prosta osoba, wymieniam tu z szacunkiem jej nazwisko, nazywa się pani Grubach. Otóż pani Grubach była na tyle rozsądna, że zrozumiała, iż podobne aresztowanie nie więcej znaczy jak napaść, jakiej dokonać może na ulicy banda zbiegłych spod nadzoru wyrostków. Całość sprawiła mi, powtarzam, tylko nieprzyjemności i przelotną irytację, ale czyż nie mogła była pociągnąć za sobą gorszych następstw? Gdy K. przerwał sobie w tym miejscu i spojrzał na cicho siedzącego sędziego śledczego, zdawało mu się, że widzi, jak ten właśnie jednym spojrzeniem daje komuś w tłumie znaki. K. uśmiechnął się i rzekł: właśnie tu obok mnie pan sędzia śledczy daje komuś z was tajemne znaki, więc są między wami ludzie, którymi się stąd, z tego podium dyryguje. Nie wiem, czy ten znak spowoduje teraz gwizd czy poklask. Rezygnuję przez to, że zdradzam tę rzecz przedwcześnie z możliwości zrozumienia, co ten znak oznaczał. Jest mi to zupełnie obojętne i upoważniam publicznie pana sędziego śledczego, by zamiast tajemnymi znakami rozkazywał głośno słowami tym swoim płatnym pomocnikom mniej więcej tak: teraz gwizdajcie, albo znów teraz bijcie brawo. Zmieszany czy zniecierpliwiony kręcił się sędzia śledczy niespokojnie na swoim krześle. Mężczyzna, który stał za nim, a z którym już przedtem rozmawiał, znowu się do niego nachylił, czy to by mu w ogóle dodać odwagi, czy to by mu udzielić jakiejś szczególnej rady. Na sali ludzie rozmawiali cicho, lecz z ożywieniem. Oba stronnictwa, które przedtem zdawało się były tak przeciwnych zapatrywań, zmieszały się. Jedni wskazywali palcem na K, inni na sędziego śledczego. Mglisty zaduch pokoju stawał się niesłychanie uciążliwy, nie pozwalał nawet widzieć dalej stojących. Zwłaszcza przeszkadzać musiał widzom na galerii. Byli oni zmuszeni, rzucając na sędziego z ukosa trwożne spojrzenia, stawiać ciche pytania uczestnikom obrad, by się lepiej poinformować. Równie cicho pod osłoną ręki udzielano im odpowiedzi. Zbliżam się do końca, rzekł K. i ponieważ nie było dzwonka, uderzył pięścią w stół. Głowy sędziego śledczego i jego doradcy odskoczyły od siebie momentalnie wskutek tego huku. Ta cała sprawa jest mi obca, dlatego osądzam ją spokojnie i panowie mogą wiele skorzystać, słuchając mnie, jeśli, zaznaczam, panom coś na tym rzekomym sądzie zależy. Omawianie tego, co tu wypowiadam, proszę zostawić sobie na później, gdyż nie mam czasu i zaraz odejdę. Natychmiast ucichło. Tak bardzo opanował już K. zgromadzenie.
Nie krzyczano już bezładnie, jak na początku, nie oklaskiwano już nawet więcej, lecz wszyscy zdawali się być jego wymową przekonani lub przynajmniej na najlepszej drodze do tego. Nie ma wątpliwości, rzekł K. bardzo cicho, bo cieszyła go ta naprężona uwaga całego zgromadzenia. W tej ciszy powstał ów stłumiony szmer bardziej podniecający od oklasków największego zachwytu. Nie ma wątpliwości, że poza wszystkimi funkcjami tego sądu, a więc w moim wypadku poza aresztowaniem i dzisiejszym przesłuchaniem, stoi jakaś wielka organizacja. Organizacja, która zatrudnia nie tylko przekupnych strażników, ograniczonych nadzorców i sędziów śledczych, którzy w najlepszym razie są skromni w wymaganiach, lecz także utrzymuje biurokrację wysokiego i najwyższego stopnia z nieodzownym, a niezliczonym orszakiem sług, pisarzy, żandarmów i innych sił pomocniczych, może nawet katów. Tak jest, nie cofam tego słowa. A cel tej wielkiej organizacji, panowie? Polega na tym, że aresztuje się niewinne osoby i wdraża się przeciw nim bezsensowne, a jak w moim wypadku bezskuteczne dochodzenia. Jak więc mogłaby wobec bezmyślności tego wszystkiego nie istnieć najgorsza korupcja urzędników? To jest niemożliwe. Tej korupcji nie oparłby się nawet największy sędzia. Dlatego starają się strażnicy kraść suknie z ciała aresztowanego. Dlatego wdzierają się nadzorcy do cudzych mieszkań. Dlatego zamiast przesłuchiwać niewinnych, znieważa się ich przed całym zebraniem. Strażnicy opowiadali mi o składach, w których przechowuje się własność aresztowanego i chciałbym raz widzieć te miejsca, w których z trudem zapracowany majątek aresztowanych gnije, jeśli go nie rozkradają złodziejscy urzędnicy tych magazynów. Jakiś wrzask z końca sali przerwał tę mowę. K. osłonił oczy dłonią, by widzieć dokładniej, gdyż w mętnym świetle dziennym opar zbielał i raził oczy. Chodziło o praczkę, w której od pierwszej chwili ukazania się K. widział istotną przyczynę zamieszania. Czy była teraz winna, czy nie, nie można było rozpoznać. K. zauważył tylko, jak jakiś mężczyzna ciągnął ją w kąt koło drzwi i tam ją przyciskał do siebie. Ale nie ona krzyczała, tylko mężczyzna. Miał usta szeroko rozwarte i patrzył na sufit. Wokoło obojga utworzyło się małe koło. Widzowie z galerii w pobliżu zajścia zdawali się być zachwyceni, że w ten sposób przerwano poważny nastrój, który K. wprowadził w zebranie. Pod wpływem pierwszego wrażenia chciał K. natychmiast tam pobiec. Myślał również, że wszystkim na tym zależy, by tam zrobić porządek i wyprosić tę parę z sali, lecz pierwsze rzędy przed nim stały zwarte. Nikt się nie ruszył i nikt go nie przepuścił. Przeciwnie, przeszkadzano mu i jakaś ręka, nie miał czasu się obejrzeć, chwyciła go z tyłu za kołnierz. Starzy mężczyźni trzymali przed nim wyprostowane ramiona. K. nie myślał już więcej o owej parze. Miał wrażenie, jak gdyby jego wolność była zagrożona, jak gdyby traktowano poważnie jego aresztowanie i zeskoczył, nie zważając na nic, z podium. Teraz stanął oko w oko z tłumem. Czy nie ocenił trafnie tych ludzi? Czy nie za wiele przypisywał działaniu swej mowy? Czy nie maskowali się w czasie jego przemówienia, a teraz, gdy doszedł do końcowych wniosków, mieli dość udawania? Co za twarze wokół? Małe czarne oczka latały tu i tam, policzki zwisały jak u pijaków. Długie brody były sztywne i rzadkie, ale gdy się w nie zanurzało ręce, chwytało się puste garście. Pod brodami jednak, oto było właściwe odkrycie, które zrobił K., błyszczały na kołnierzach odznaki różnej wielkości i barwy. Gdzie tylko okiem sięgnąć, wszyscy mieli te same odznaki. Te pozorne stronnictwa z prawej i lewej strony tworzyły jedno ciało, a gdy się raptownie odwrócił, zobaczył te same odznaki na kołnierzu sędziego śledczego, który z rękami w kieszeni spokojnie patrzył na salę. Więc to tak, zawołał K. i wyrzucił ramiona w górę, jak gdyby nagłe poznanie prawdy wymagało przestrzeni.
Wy wszyscy jesteście przecież urzędnikami, jak widzę. Jesteście tą przekupną bandą, przeciwko której wystąpiłem. Stłoczyliście się tutaj jako gapie i szperacze, utworzyliście pozorne partie, z których jedna oklaskiwała mnie, aby mnie wybadać. Chcieliście nauczyć się sztuki, jak się zwodzi niewinnych. Byliście tu zaprawdę bez pożytku albo bawiliście się tem, że ktoś oczekiwał od was obrony niewinności albo ale puść mnie lub biję! Krzyknął do trzęsącego się starca, który szczególnie blisko napierał na niego. Albo nauczyliście się rzeczywiście czegoś, a teraz życzę wam szczęścia w waszym rzemiośle. Włożył prędko kapelusz, który leżał na brzegu stołu i pchał się do wyjścia wśród ogólnej ciszy. Ciszy bezgranicznego zdumienia. Sędzia śledczy był jednak jeszcze szybszy niż K. Zabiegł mu drogę i oczekiwał go przy drzwiach. Przepraszam, rzekł. K. zatrzymał się, ale nie patrzył na sędziego, tylko na drzwi, których klamkę już chwycił. Chciałem tylko panu zwrócić uwagę, rzekł sędzia śledczy, na okoliczność, z której pan jeszcze nie zdołał sobie zdać sprawy, że pozbawił się pan na dzisiaj korzyści, jaką posiada zawsze przesłuchanie dla aresztowanego. K. roześmiał się już w drzwiach. Wy łajdacy, daruję wam wszystkie wasze przesłuchania. Zawołał, otworzył drzwi i zbiegł pośpiesznie ze schodów. Zanim podniósł się gwar na nowo ożywionego zgromadzenia, które zaczęło roztrząsać wypadki prawne na podobieństwo studentów dyskutujących na seminarium. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.